Wiktoria, jakie nastawienie przed jutrzejszym spotkaniem z Austrią? Na pewno są to bojowe nastroje. Zostawimy całe serce na parkiecie. Będziemy tutaj walczyć do ostatnich minut. No i będziemy robić wszystko, żeby wynik był korzystny dla nas. Ten mecz rozstrzygnie, kto awansuje na Mistrzostwa Świata. Jest lekki stres? Myślę, że lekki jest na pewno, ale dodaje on takiej chyba pozytywnej energii, pozytywnego nastawienia, żeby zrobić wszystko, co w swojej mocy i pojechać do Hiszpanii. Powiedz nam, jak wyglądają Wasze ostatnie przygotowania w tym miejscu w Markach? Na pewno dużo skupiamy się na analizie wideo, na swojej grze w obronie. Wiemy, co poprawić. Są to dość małe szczegóły, które będą przenosiły się na ostateczny wynik i żeby to był wynik na naszą korzyść. Kto według Ciebie będzie największym zagrożeniem po stronie rywalek? Na pewno tak jak w ostatnim meczu, była to Sonia Frey, która gdzieś tam najbardziej dzieliła piłkę, dzieliła strefę. Kowacz też bardzo dobrze rzuca z drugiej linii. Pandza też będzie dla nas dużym zagrożeniem, także myślę, że tutaj każda z nich stwarza zagrożenie i nie możemy skupiać się tylko na pojedynczych zawodniczkach. Wiemy, które to są główne ich strzelby, główne zawodniczki, także będziemy skupiały się na tym, aby ten cały zespół po prostu nie dał nam rady w grze w ataku. Według Ciebie, co będzie kluczowe w naszej grze? Myślę, że postawić twarde warunki w obronie. Od tego się wszystko zaczyna. Jeśli będziemy dobrze wyglądać w obronie, to myślę, że i w ataku będzie nam o wiele łatwiej.